Zapraszam na kolejny odcinek w klubie. Tak, wiadomo, trybuny niosą w każdym meczu. Gotowi na ruch? Pytanie, czy ruch jest gotowy na nas? Derby to będzie ogień. Wszyscy na mecz. Widzimy się przy Okrzei. W praktykach jesteś. Bo super jest atmosfera, bardzo mi się spodobało. Naprawdę? Tak, dokładnie. Co dzisiaj robiłaś dla klubu? A dzisiaj nagrywałam na treningu. O, co nagrywałaś? Trening. Hey, I got a confession. Been losing all momentum. Just because it's easy. Well, that don't make it better. Siema, konferencja z Jorge Felixem. Jak jest cześć po hiszpańsku? Hola. Gramy za tydzień z ruchem. Czy to się wiąże z jakąś większą pracą w twoim wykonaniu? Myślę, że tak i nie, no. Tak i nie. Ale jestem podekscytowana i będzie fajnie. Będzie pełen stadion. No, mam nadzieję. Cześć, dziewczęta, o czym rozmawiacie? O trzech punktach kolejnych. To o niczym czy o trzech punktach? O trzech punktach. On the street, if I'm feeling dessert, all of this convenience just doesn't. Jak cały zespół gra na niebiesko, to flachu na czarno. Najczęściej. A jak cały zespół będzie na biało, biało to na zielono flachu? Też może czarno. Zielonek jeszcze nie grał flachu, czy grał już? Nie. A na Krakowi zagra w jakich? 14, po prostu jak 14. Żółte? A z ruchem? Na niebiesko, czy ruch? My w domowy, ruch na biało. Ruch na biało, mydowe niebiesko i plachu na czarno. Tak. Byłaś na urlopie i podobno opuściłaś pierwszy mecz od ilu, Ewa, lat? 12 lat. Pierwszy od 12 lat tak. Mecz Piasta w Gliwicach opuściłaś. Tak. Szacunek, że tyle meczów. Paweł! Mogę? To idę. Słuchajcie, to jest nasz daily vlog. Idę sobie na murawie, bo wpuścił mnie Paweł na swój dywan. Jak murawa dzisiaj? Bardzo dobrze. Czy murawa wytrzyma do następnego meczu z ruchem Chorzów? Bardzo dobrze, na pewno wytrzyma. Ma być trochę chłodniej, więc będzie dobrze. Czego się boimy? Jesieni? Czy już zimy dopiero? Marca czy listopada? Przełom października, listopad. Paweł właśnie robi kulki, czyli wycina kawałeczek i wkleja w to samo miejsce zrobioną kulkę. Tym oto narzędziem, które nazywa się... Babkownica. Jak? Babkownica. Babkownica? Tak. Bo jakby babki tak robisz z tego, tak? Wykorki, można tak też powiedzieć. Wykorki, dobra. A co się dzieje z tymi starymi elementami? Na zewnątrz? Na boisko idą, przesypane będą, wiesz? Aha, i potem wrócą do nas i jeszcze. I potem wrócą do... To cześć, to żegnajcie i widzimy się w następnym odcinku. Cześć kibice. 9 września razem z innymi piłkarzami Bank PKO, Bank. Cześć kibice. 9 września razem z innymi piłkarzami PKO Bank Polski Ekstraklasy zagramy w meczu charytatywnym zorganizowanym dla Roberta Dymkowskiego. W ten sposób chcielibyśmy wspomóc Dymka w trudnej sytuacji. Dobra. Gitara? Proszę, Jola, też podpisuj. Tylko najdługa przyzwo nie mam, oczywiście. Super się czujemy. Jesteście z nami dłużej. Będziemy dłużej, na pewno. Akademia, koszulki treningowe, koszulki główne, na piersi. Czyli ludzie... Dzisiaj chyba jesteśmy jedyni z przodu. Do widzenia. Znowu w pracy? No, słyszysz? Telefony dzwonią. Dzisiaj dopięliśmy Verocargo tutaj chyba z Maxem. Dużo pracy was kosztowało to chyba. No, bardziej Maxa, nie? Dzień dobry, Piast Gliwice, całe życie. Ty, no ale ile tak od kuchni? Max tutaj dużo musiał się natrudzić przy tej umowie i też dużo załatwienia, no bo jednak to jest główny sponsor na koszulkę, tak? Tak, no dziesiątki tam pewnie jakichś rozmów, ofert, kontrofert, no także to trochę trwa z reguły. To nie jest takie proste. Pewnie, że się cieszymy. No, w klubie. Tutaj nie zaglądaj. No. Pokaż mi naszego nowego sponsora, jak będziemy go prezentować w Piast TV. Oficjalna premiera nowego intro.
Jak tam pakowanie na Krakowie? Przygotowany? No właśnie, jeszcze pakuję się. Czujesz taki pozytywny stres? No tak. Wracasz po wielkiej przerwie, 3 miesiące od ostatnich kulis. Mój pierwszy wyjazd. Zapomniałem, jak się to robi. Proporczyk na mecz. Kto wozi proporczyk? Wy zawozicie Adamowi? Nie, no my... kierownika wozi. Kierownika proporczyk przygotowany. Tak. Poka. O kurde, świeżynka. No, dobra. Jest jeszcze koszulka. Jaka? Bartka Jelonka. Spakowany, proszę Państwa, już sprzęt. Wyjazd do Krakowa? 14 z groszem. O której planujecie tam być? No przed czwartą, nie? O czwartej jakoś powinniśmy. 3 godziny przed meczem. No. To powodzenia szerokiej drogi. Dzięki, Bartek. Jest, ale oryginalny ten program jest? Tak. Mogę pokazać, dobra. Pusta szatnia. Panów już dawno w Krakowie. Co robisz, Tomasz? Mobilizacja, kostki. Masz jakby taki dodatkowy trening? Tak. A jak na razie po tym powrocie? Dobrze, super. Fizycznie, fajnie. Psychicznie? Psychicznie też. Szczęśliwy wreszcie. Tak. Tu jest trening dla zawodników kontuzjowanych. Pracujemy dzisiaj z nimi przed meczem, żeby też mieli swój trening, bo liczymy na nich szybki powrót do zdrowia. I wielki comeback z urlopu krótkiego. Czy odpoczęłaś? Bardzo. A ty skończyłeś za Piastem? Bardzo. Żałujesz tych meczów, co przegapiłaś? Tak. To co, bierzemy się do roboty na ruch? Dokładnie tak. Zostały dwa dni? Dwa dni zostały. No. Dwa dni. Ciekawostki, które się pojawią na meczu? Że szykujemy szczególną atrakcję na sektor rodzinny, której jeszcze nie było. Powiesz? Nie. Czekaj. Pierwsza przymierka nowej koszulki. To ty jesteś czerwiński. No. Weź ty, włosy. No ale w sensie, bo ci... Wciągnij spodnie, żeby ci no, nie, gościu, ale... guzik nie odpinał. Gościu wystawało tak, no to chyba lepiej nie. To być po prostu... Cześć, co robisz? Dzień dobry. No Boże, świeżą partię. Nie no, co to jest te kartony, Michał? To są suweniry. Michał, w tym klubie pracuje każdy ciężko, co? Każdy ciężko pracuje w tym klubie. Ja też to z urzędu pracy na pół etapu. Mam własnego operatora. Dzień dobry. Wjechało agresywne punto. Agresywne punto na SLU na naszym parkingu. Kto jest kierowcą? Myślicie, że Jelon. Co czy SLU? Śląski Lubliniec, prosto z Lublińca. Dobrze. Sława ludziom ulicy. A ty skąd przyjechałeś? Ze Oświęcimia. No. Warszawy. Z Warszawy? Tak jest. Czyli Lubliniec, Oświęcim, Warszawa. Do Oświęcimia. Z zakątki Polski. Wy ciężko pracujecie na treningach. Tak. Kibice będą ciężko pracować, już ciężko pracują promując mecz z Ruchem. Mhm. Jakaś odezwa do nich tam na Młyn, żeby się zebrali w jak najszerszej liczbie? No mobilizacja, nie? Fajny mecz, na pewno będzie dużo ruchu. Także trzeba ich przekrzyczeć, nie? Już. Tak, wiadomo, trybuny niosą w każdym meczu. W tym ostatnim meczu, kiedy udało się z Rakowem wywalczyć tą ostatnią piłkę, co wtedy no, myślę, no, radość, nie? Ale myślę, że wtedy tak za bardzo trybun nie słyszałem, ale no radość, na pewno wielka radość. Myślę, że kibice też się cieszą. My też się cieszymy, także fajnie. Pierwsza myśl była taka, że to nie moja bramka. od razu, że nie moja bramka, także... No ale wiadomo, radość, nie? Jak ważne jest to wsparcie kibiców? Bardzo ważne. Pokazujemy, jak dużo nam to daje, nie? Za każdym razem, jak gdzieś przegrywamy, strzelamy bramkę, to buduje cały czas doping 90 minut, także to pomaga i z Ruchem też tak musi być, nie? Musimy ich przekrzyczeć. Cały Młyn na derby. Nie nagrywaj tego! Wciągnę brzuch. Dzieci nas oglądają, proszę już nie przeklinać. Jak dzisiaj warunki, panie Kamilu Bednarek? Bardzo dobre, pogoda. Nie no, duszno. No, ale ja lubię takie pogody. A piłkarze?
fajnie. Dużo zeszło dzisiaj więcej napojów niż normalnie? Tak, no musiałem akurat jeszcze dorobić na szybko. Ile na zawodnika podczas treningu schodzi wody? Myślę, że około litra, tak. Ściśle tajna lista na wyjazd. Komplet meczowy, komplet bramkarski, torba. Naprawczy? Do czego? Do piłki? To jest naprawczy, na przykład, nie wiem, klej wkręty, o takie rzeczy. Zestaw się różni w domowych meczach bardzo? Wszystko masz na miejscu? Różni się tym, że nie musisz tego pakować i wszystko wozić. Jest na miejscu? Jakby było wszystko, to będziemy się tyle wozić, ale mamy dużo rzeczy. Gotowi na ruch? Pytanie, czy ruch jest gotowy na nas? Co piłkarze będą mieli przed ruchem ostatni posiłek? Rosół. Śląski? Rosół normalny. Nie będzie klusek i modrej kapusty? Nie będzie. Piłkarze, ale piłkarzyki fajne, co? Nie, choć tam trawę chciali, chłopie! Chcesz, żeby tutaj jakby był skwer, czy nie? Coś wszedł. Najwyżej strzeli coś. A najbliższy mecz będzie gotowy? Będzie. Dobra, to ocenimy później. Dziękuję, że jesteście panowie z nami. Dzień dobry, kupił pan już bilet na mecz? Siema, tak, ja już mam kupione. Przyszedłem tylko karty kibica odebrać. I co, czekamy na sobotę 20 godziny? Dokładnie. Będzie głośno? Myślę, że tak. Będzie ogień. Tak? Takie derby to będzie ogień. Jak masz na imię? Michał. Cześć, Michał. Cześć, na mecz. Drodzy kibice Piasta, przed nami arcyważny mecz z Ruchem Chorzów. Bardzo prestiżowy. Liczymy na wasze wsparcie i głośny doping z trybun. Widzimy się przy Okrzei.